Zapraszam na miejsca. Będziemy kontynuować. Kończąc już tą, jakbyście sobie zaglądnęli do tych waszych karteczek, które wam dałem. Jak powiedziałem, dzisiaj zajmujemy się tą sekwencją A, tak, która się składa z tych czterech elementów takich czerwono-żółtych. I teraz będziemy już sobie podsumowywać ten element pierwszy. Tych, którzy się obawiają, czy zdążymy, to chciałbym też uspokoić, że te kolejne trzy będą łatwiejsze do omówienia, bo nie ma tam aż takiego mocnego nagromadzenia różnych idei ze Starego Testamentu, aluzji i tak dalej. Chociaż też są, ale nie aż tak skondensowane. Natomiast zamykając ten element pierwszy, czyli tą Księgę Narodzin, Księgę Początku, czyli w tych elementach A1, A2, tak jak powiedziałem, mieliśmy, one miały charakter tytułów, charakter wstępów, króciutkie, mówiące właśnie takie, oto Księga Początku Jezusa Chrystusa, a takie były początki Jezusa Chrystusa. Natomiast we fragmencie B1 mieliśmy rodowód, natomiast w fragmencie B2 mieliśmy opis okoliczności narodzin. Tak? Teraz, jeżeli byśmy mieli ze sobą te dwa fragmenty zestawić, czy w ogóle rodowód jest sens zestawiać w ogóle z jakąś taką historią, którą mamy tutaj, opisującą okoliczności narodzin, no to okazuje się, że tych elementów zbieżnych, które są między rodowodem a tą całą historią, jest dosyć sporo. Pierwsza rzecz, rodowód pokazuje właśnie nam linię królestwa Chrystusa, że podkreśla nam, że jest synem Dawida, również przez tą liczbę 14 podkreśla, że jest tym nowym Dawidem. A z kolei w tym fragmencie B2 mamy właśnie z jednej strony, że Józef, jego opiekun, jest synem Dawida, ale Jezus jest tym nowonarodzonym królem żydowskim. Tak przybywają mędrcy, mówią, że szukają nowonarodzonego króla żydowskiego. On ma być tym władcą Izraela z księgi Micheasza, jak sobie czytaliśmy. Tak? Mamy też tutaj aluzję do tego tytułu Netzer, tak? Czyli do tego przyszłego władcy z pnia Isajego, tak? Też tego potomka Dawida, który zasiądzie na tronie Izraela. Mamy informację o tym, że z rodowodu, że Józef był mężem Marii, z której narodził się Jezus. Natomiast tu już mamy w tym fragmencie w ogóle jak, że oni właśnie byli zaślubieni, że mieli się zejść, ale zanim się zeszli, no to miały tam miejsce inne wydarzenia. Mamy informację o narodzinach Jezusa, że w końcu Jezus przyszedł, Jezus Chrystus się narodził, natomiast we fragmencie B2 mamy opis, tak? Opis właśnie konkretnie zapowiedź, ale też opis narodzin Jezusa. Mamy zrodzenie Jezusa z Marii, a w tym właśnie w tej genealogii mamy w zasadzie to poprzez takie stwierdzenie, że z niej narodził się Chrystus, natomiast czy jest jakby taka sugestia, że chodziło o jakieś cudowne narodziny, że nie ona porodziła, tylko z niej narodził się. No i de facto fragment B2 nam tłumaczy, jak to się wydarzyło, to, że to było właśnie z Ducha Świętego. Mamy ideę nadejścia wyzwolenia w Chrystusie, tak? Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa, natomiast tu mamy całe po prostu różne nawiązania do idei wyzwolenia, do nawiązania do czasów Exodusu, a nawet cytat z Księgi Jeremiasza, który mówi w kontekście o uprowadzeniu do Babilonu, tak samo de facto z Michała również, tak samo, ale nadejście również tego przyszłego wyzwolenia, kiedy Bóg przyjdzie i wybawi lud od grzechów. Mamy informację, że Jezus jest synem Abrahama, czyli reprezentantem narodu Izraela, natomiast fragment B2 po prostu bardzo silnie ukazuje Jezusa w takim ścisłej relacji, tak, ścisłym związku właśnie z całym narodem, że jest władcą Izraela, ale też cała historia narodu de facto w życiu Chrystusa się wypełnia. Mamy informację o właśnie też syn Abrahama kojarzy się z ideą, czy z zapowiedzią, że potomek Dawida, przepraszam, że potomek Abrahama, że w nim wszystkie narody będą miały błogosławieństwo, czy w nim błogosławione będą wszystkie narody ziemi i mamy nawet poganki wymienione w rodowodzie, natomiast tymi, którzy pierwsi przychodzą właśnie, aby oddać nowonarodzonemu
Mesjaszowi pokłon są właśnie pogańscy mędrcy. Mamy ideę wypełnienia się czasu wyznaczonego przez Boga, tak? Czyli idea wypełnienia się jakiegoś Bożego planu, że Bóg zaplanował jakiś czas, ten czas się dopełnił, Chrystus przyszedł, natomiast w tym fragmencie B2 mamy wypełnienie się słów proroków zapowiadanych w pismach. Natomiast akcentem właśnie jest informacja o ilości pokoleń od uprowadzenia babilońskiego do Chrystusa. Natomiast akcentem tutaj jest cytat z proroka Michała, będący zapowiedzią przyjścia przyszłego króla, ale wypowiedziane przez proroka w kontekście właśnie uprowadzenia do Babilonu. Nie? Czyli mamy dosyć sporo tematów zbieżnych w ramach rodowodu i tego opisu okoliczności narodzin Jezusa. Dobra, teraz będziemy w takim razie, czyli sekwencję A1 mamy już za sobą. Teraz będziemy przechodzić do sekwencji B1, czyli zwiastowania Jana Chrzciciela. Zwiastowanie Jana Chrzciciela myślę, że też wszyscy znamy. Jednak chciałbym jakby zacząć właśnie od przedstawienia takiej propozycji na strukturę tego całego fragmentu. Mianowicie chciałbym wyszczególnić jakby tutaj cztery mniejsze fragmenty. Najpierw, że przyszedł jakiś Jan Chrzciciel, tak? Nie do końca jest tu określone, ale jest powiedziane, że przyszedł, wystąpił jakiś człowiek, który się jest określony Jan Chrzciciel, czyli Jan chrzczący, zanurzający, tak? Później mamy informację, że głosił jakąś wieść, czy zwiastował coś, głosił na pustyni judzkiej i chciałbym to przeczytać. Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios stało się bliskie. Jego to bowiem dotyczyły słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza. Głos wołającego na pustkowiu, przygotujcie drogę Pana, jego ścieżki czyńcie prostymi. Czyli mamy w ramach tego określone poprzez przytoczenie też zwiastowania, ale też jego, przepraszam, poprzez przytoczenie cytatu z Księgi Izajasza, ale też przytoczenie słów samego Jana, jakby mamy określony charakter jego służby, jego zwiastowania. Także jest to zwiastowanie wzywające do upamiętania w kontekście przyjścia Królestwa Bożego. I on wzywa właśnie tutaj w sposób taki obrazowy do przygotowania się na przyjście Królestwa Bożego, aby przygotować drogę Jahwe. Przygotować drogę pańską, aby czynić jego ścieżki prostymi. Więc to jest wezwanie do upamiętania. Później mamy takie znowu wtrącenie o Janie Chrzcicielu, takie ogólne, że ubierał się jakoś tam, jadł jakieś rzeczy, ale taki powrót w zasadzie po prostu do sylwetki Jana, nie tyle do jego zwiastowania, tylko czym się charakteryzował Jan. A później mamy znowu odnośnie jego misji, że przychodzili do niego jakieś, przychodziły do niego jakieś osoby z Jerozolimy, z całej Judei, przyjmowali od niego chrzest w Jordanie, a później zobaczył też faryzeuszów i saduceuszów i zwrócił się do nich, i tu chciałbym to przeczytać. Wy płody żmi, kto wam podpowiedział, by uciekać przed nadchodzącym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania, i nie mylcie się, i nie myślcie, że możecie sobie mówić, ojca mamy Abrahama. Bo mówię wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiero przyłożone jest do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, jest wycinane i rzucane w ogień. Ja was chrzczę w wodzie ze względu na opamiętanie, ale ten, który idzie za mną, jest mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. W jego ręku jest przetak i dokładnie wyczyści swoje klepisko, zbierze swoje ziarno do spichlerza, plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym. Więc te elementy, ten pierwszy i te trzecie, tak jak powiedziałem, jakby skupia się na sylwetce Jana. Także pojawił się jakiś Jan, no i że Jan ubierał się, jadł takie i takie rzeczy. Natomiast te elementy drugi i czwarty raczej skupia się na tym, co Jan zwiastował, co Jan głosił, na czym polegała jego misja czy służba zwiastowania. Więc w ogólnym zarysie mamy to taki układ równoległy. Natomiast te elementy B1 i B2 mają swoje wewnętrzne struktury. Chciałbym teraz wam przedstawić.
Czyli te małe A1 i małe A2 to jest taka informacja, że ktoś pojawił się na pustyni, tak? Głos na pustyni judzkiej i głos, że głosił na pustyni judzkiej, a po tej drugiej stronie głos wołającego na pustkowiu, tak? I wersety B1 i B2 to już są jakby idea jego zwiastowania, tak? Że wezwanie do opamiętania właśnie z tego powodu, że zbliżyło się Królestwo Nieba, czyli coś nadchodzi, trzeba jakoś właściwą postawę wykazać w związku z tym. Natomiast w B2 mamy ten fragment z Księgi Izajasza, w którym ten głos na pustkowiu mówi: przygotujcie drogę Pana, jego ścieżki czyńcie prostymi. Więc niejako to są takie idee tłumaczące się, że te przygotowanie drogi Pana, czynienie ich prostymi, tak naprawdę polega właśnie na upamiętaniu. Upamiętaniu się z grzechu. Natomiast w samym środku mamy taką informację, że ten właśnie Jan, że o tym Janie daje nam świadectwo prorok Izajasz, nie? Że to jest właśnie ten, do którego dotyczyły słowa proroka. Czyli jakby w centrum jest świadectwo o Janie świadectwo proroka o Janie Chrzcicielu. Przejdźmy sobie zatem do tego drugiego fragmentu, tego B2. I tutaj możemy sobie wyszczególnić taką strukturę równoległą. W tych elementach A1, A2 mamy informacje o ludziach, którzy przychodzili do, pojawili się przy Janie, tak, w sensie, że przyszli z Jerozolimy. Natomiast później Jan zobaczył wśród tych, którzy przyszli, wielu faryzeuszów i saduceuszów, czyli kto przyszedł. Tak? Później mamy elementy B1 i B2 odnośnie tego, że przychodzili tamci przyjąć chrzest. Przepraszam, ci, którzy przychodzili nad Jordan, byli przez niego chrzczeni w rzece Jordan, natomiast tutaj faryzeusze i saduceusze przychodzili właśnie przyjąć chrzest. C1 i C2. Ci pierwsi otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, więc była to wyraz czego? Wyznawanie grzechów był to ich wyraz skruchy, upamiętania, pokuty, tak, uniżenia się przed Bogiem. Natomiast w C2 Jan zwraca się do faryzeuszów i mówi właśnie, określając ich dosyć ostro, płody żmij, i mówi ich, że mają uciekać przed nadchodzącym gniewem właśnie poprzez wydawanie owoców upamiętania, że nie mają sobie myśleć, że już wszystko jest fajnie, bo że są potomstwem Abrahama, ale Bóg wymaga od nich określonej postawy właśnie odwrócenia się od grzechu. I jednocześnie też wskazuje, że właśnie Bóg ukaże grzesznych w ogniu, ale też mówi o tym, że idzie za nim jeszcze ktoś większy. Tak? Więc znowu byśmy mogli sobie ukazać taką strukturę. Tak? Płody żmij, czyli idea bycia potomstwem czyimś. Płody żmij, co z czym wam się kojarzy? Bo takie jest dosyć mocne określenie, ale... Nic dobrego. Ale żmija, wąż... No raczej wąż się nie... No właśnie tak, raczej by się nie kojarzyło to z niczym pozytywnym, nie? Więc określę ich tak. A z kolei oni o sobie mówią, no jesteśmy przecież, ojca mamy Abrahama. Ale on mówi, że nawet z kamieni Bóg może zbudzić dzieci Abrahamowi. Więc idea potomstwa, idea z synem, tak? Oni myślą, że są, myślą o sobie jako o synach Abrahama. A Jezus, znaczy przepraszam, Jan Chrzciciel im tak dosyć mocno dowalga i mówi, że jesteście raczej ze względu na swoje postępowanie właśnie dziećmi węży, tak? Dziećmi żmi. B1 i B2, wezwanie do upamiętania, tak? Wydawajcie owoc godny upamiętania. Natomiast B2 znowu mamy, że drzewo, które nie wydaje owocu, zostaje wyrzucone w ogień. Więc jakby ostrzeżenie. Jan ostrzega, żeby jeżeli nie będą wydawać owoców upamiętania, no to niestety nic nie będzie w stanie im pomóc i nie uciekną przed nadchodzącym gniewem. A ten gniew jakby tu zostaje zobrazowany jako nadchodzące spalenie w ogniu tych plew, które nie dają właśnie owoców. Natomiast w samym środku co mamy?
Ale ten, który idzie za mną, jest mocniejszy niż ja, nie jestem godzien nosić mu sandałów. Więc jest to świadectwo o nadchodzącym Jezusie, tak? Że idzie. Jan jest tutaj pokazany jako herold, tak? Jako ten, który zapowiada, wzywa do tego, aby przygotować się na nadejście kogoś, na nadejście królestwa, na nadejście Pana. I tutaj wręcz stwierdza właśnie, że ktoś idzie za nim, mocniejszy niż on i nie jest mu godzien nawet nosić sandałów. Tak? Więc o ile tam mieliśmy świadectwo o Janie, Izajasza o Janie Chrzcicielu, te słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza, to tutaj Jan mówi, tutaj idzie ktoś jeszcze większy niż ja, więc tu jest świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie. Więc de facto zwiastowanie Jana Chrzciciela, może powiemy sobie jeszcze troszeczkę o Janie Chrzcicielu właśnie. Jan Chrzciciel, oczywiście wiemy to z innych części Ewangelii, jest określony jako Eliasz, tak? Jako ten, który przyszedł w duchu i w mocy Eliasza, jako tego, który jest właśnie tym zapowiadanym przez proroków Eliaszem. I ten fragment, który przed momentem sobie przeczytaliśmy, on nie mówi o tym wprost. Nie jest powiedziane, że wystąpił Jan Chrzciciel, który jest Eliaszem, tak? Zapowiadanym przez proroków Eliasza. Jest tam mowa o jakimś głosie na pustyni, ale nie jest to wprost powiedziane, że Jan właśnie wypełnia tą zapowiedź posłania Eliasza. Ale Mateusz czyni pewne aluzje. Właśnie poprzez opis stroju, opis jego życia wskazuje, że to jest na pewno pewien prorok posłany przez Boga, bo to jest jego sposób życia, jakby nawiązywał do stylu życia proroków starotestamentalnych, a pamiętamy, że od ostatniego proroka minął okres 400 lat, więc oni jakby nie byli przyzwyczajeni do tego typu ludzi, którzy właśnie żyli w ten sposób i zwiastowali Słowo Pańskie w taki bezpośredni sposób. A tutaj właśnie ktoś taki się pojawia i ten sposób jego życia, sposób jego ubioru, tak, jedzenia właśnie wskazuje, jestem prorokiem posłanym przez Boga. A co więcej, właśnie pewien element jego stroju, mianowicie skórzany pas, nawiązuje do opisu wyglądu Jana, przepraszam, Eliasza II Królewskiej. Bardzo rzadko zdarzają się opisy wyglądu kogokolwiek albo kto był w jakieś rzeczy ubrane. Natomiast jeżeli właśnie mamy tego typu opisy, to najczęściej właśnie one mają jakieś zadanie. I wydaje się, że poprzez tę drobną sugestię, drobną aluzję Mateusz czyni nam, tak, mruga do nas i właśnie mówi, przyszedł właśnie zapowiadany Eliasz. I też charakter przesłania Jana, zapowiadającego sąd, wpasowuje się w zapowiedzi o Eliaszu z Księgi Malachiasza jako tego, który poprzedza nadejście dnia sądu właśnie. Strasznego dnia Jahwe, strasznego dnia Pańskiego. I obrazy nadchodzącego sądu jako oczyszczającego ognia, które używa Jan, ewidentnie nawiązują też do Księgi Malachiasza, na przykład 3:19, a kontekstem jest tego właśnie przyjście Mesjasza, określone w Księdze Malachiasza jako Słońce Sprawiedliwości. Natomiast, tak jak powiedziałem, opis Jana Chrzciciela, jego strój, słowa, które używa, charakter jego zwiastowania ewidentnie nawiązują do tego, że jest to właśnie zapowiadany przez Malachiasza Eliasz, który poprzedzi straszny dzień Jahwe. Mamy Jezusa tutaj i ten fragment w zasadzie pokazuje Jezusa właśnie jako Jahwe. Już mówiliśmy sobie, że te imiona Pana Jezusa, Jezus, czyli Jahwe zbawieniem, albowiem On zbawi swój lud od grzechów, On jako Emanuel, czyli Bóg z nami. Teraz mamy przytoczony fragment znowu z Księgi Izajasza 43. Natomiast cały rozdział właśnie przedstawia moment zakończenia się okresu niewoli i ukazania się chwały Pańskiej, chwały Bożej, tej szczególnej Bożej obecności i przyjścia Boga Jahwe do Izraela. Tak? Czyli Izajasz mówi o momencie, kiedy Bóg przyjdzie na nowo, ukaże się Izraelowi, objawi się Jego chwała i właśnie ten Jahwe, którego zapowiada Jan, to nikt inny jak Jezus. Więc niejako ten
fragment znowu pokazuje nam, że Jezus to nie tylko Mojżesz, nowy Mojżesz, nie tylko nowy Dawid, ale jest ktoś zdecydowanie większym niż oni, ponieważ jest to sam Jahwe w ciele. Nie? Jan zapowiada Pana Jezusa jako tego, który chrzcić będzie Duchem Świętym oraz dokona sądu. A Stary Testament właśnie ukazuje Jahwe jako tego, który zsyła Ducha i który przychodzi na sąd, aby sądzić narody. Więc jest to taka dosyć spójny przekaz. Tak? Kto tak naprawdę przychodzi? Co tak naprawdę znaczy, że Jezus jest kimś większym od Jana? Bo jest to sam Jahwe. No i mamy w zasadzie tutaj też kwestię właśnie charakteru zwiastowania Jana Chrzciciela. Tak? Jest to wezwanie do pokuty, jest to wezwanie do nawrócenia, odwrócenia się od grzechów, odwrócenia się od swoich starych dróg. I Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Królestwa Bożego Sądu. I on był... Znaczy, w ogóle ten zapowiedź sądu, tak? Bo my najczęściej Jezusa kojarzymy z jakim przesłaniem? Przesłaniem o miłości, o zbawieniu. Tak, więc w zasadzie bardzo rzadko się jakby mówi o Jezusie, który przychodzi też sądzić. Jako ten, który przychodzi sądzić narody, karać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie najpierw mamy zapowiedź sądu, taki bardzo radykalny bym powiedział, zwiastowanie Jana Chrzciciela właśnie zapowiadającego sąd, ale się okazuje, że Jezus w dalszej części Ewangelii nie odżegnuje się właśnie od tych zapowiedzi, ale wręcz tym, który najwięcej mówi o sądzie, tym, który najwięcej mówi o karze z powodu grzechów i tak dalej, jest właśnie sam Jezus, więc jakby Jezus podejmie ten charakter zwiastowania przez Jana Chrzciciela w dalszych fragmentach Ewangelii. Królestwo przychodzi, ale to my przygotowujemy mu drogę, tak? Więc mamy tam wezwanie, przygotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego, więc z jednej strony to Królestwo Boże przychodzi, Bóg przychodzi, Pan przychodzi, ale my jesteśmy wezwani, przygotujcie mu drogę. Więc jest to jakby wezwanie do osobistego przyjęcia właśnie tego królestwa. Każdy z nas jest wezwany, aby w sposób osobisty przyjąć nadchodzące Królestwo Boże poprzez właśnie upamiętanie, odwrócenie się od starego życia. Mamy wezwanie do przygotowania się na nadejście nowej rzeczywistości, tak? Odrzucenie grzechu i wydania owoców upamiętania. Czyli mamy świadomość tego, że przychodzi coś nowego, idzie Boże Królestwo, a my mamy się na to przygotować, na przyjście tej nowej rzeczywistości. Ale to też będzie związane z czym? Jeżeli się odwracamy od starego, czy idziemy jakby starą drogą i się od niej odwracamy, to musimy przyjąć jakiś nowy kierunek, tak? O tym nowym kierunku będziemy za chwilę czytać, ale teraz właśnie to chciałbym zarysować, że tutaj jakby Jan mówi, odwróćcie się od starego, przygotujcie się na nowe. A co będzie dalej, to za chwileczkę zobaczymy. Chrzest Jana jeszcze był też wyrazem pokuty, uznania potrzeby Bożego oczyszczenia. I jakbyśmy sobie poczytali komentarze historyczno-kulturowe, to bardzo przypomina akt pogańskich prozelitów nawracających się na judaizm. Mamy tu Żydów, tak? Mamy tu Żydów, którzy przychodzą do Jana Chrzciciela, a w zasadzie mają czynić dokładnie to, co czynili żydowscy prozelici, którzy gdzieś tam wcześniej byli umoczeni w jakichś pogańskich kultach, mieli się odciąć się właśnie od tego starego życia. A teraz Żydzi mają uczynić de facto coś bardzo podobnego, tak? Czyli niejako to jest też wyraz pewnego, że nie jesteśmy kimś lepszym, tak? Że nie jesteśmy kimś uprzywilejowanym. To, że jesteśmy synami Abrahama, to nie predestynuje nas do tego, że wejdziemy do tego królestwa, tylko musimy w sposób właściwy do tego królestwa wejść, a właśnie chrzest Jana był takim wyrazem pokuty, uniżenia się, wyrazem odwrócenia się od grzechów. Żydowska elita
czyli właśnie faryzeusze i saduceusze, stanowią negatywny model postępowania. Już właśnie w tym pierwszym fragmencie mającym charakter zwiastowania, tak? Czy wcześniej mieliśmy historię, ale teraz mamy jakby pierwszy fragment, który ma jakby charakter wezwania do czegoś, do, no też jako czytelnicy Ewangelii odczytujemy, że są to też w jakimś sensie słowa skierowane do nas. I już w tym pierwszym fragmencie pojawiają się nam żydowscy przywódcy, którzy pokazani są tutaj niezbyt dobrym świetle. Więc to, co ja starałem się ostatnio zarysować, że Ewangelia Mateusza będzie nam nas wzywała, czy pokazywała, że będziemy mogli w zasadzie wybrać dwie drogi. Albo pójścia za tymi, którzy tutaj przychodzą, tak, ale stanowią właśnie pewien negatywny model postępowania, potomstwo żmi, tak? Więc tak domyślę właśnie tutaj padło nawet potomstwo szatana. I oni stanowią w całej Ewangelii Mateusza właśnie przykład tego, jak nie należy czynić, jak nie należy postępować, jaką drogą nie należy iść. I jakby w tym pierwszym fragmencie o charakterze zwiastowania oni się nam tutaj pojawiają właśnie jako ten negatywny przykład. Więc mamy zwiastowanie Jana Chrzciciela za sobą, tak? Czyli wezwanie do upamiętania w kontekście przyjścia Chrystusa oraz Królestwa Bożego. Teraz przejdźmy sobie do tej kolejnej sekwencji A2, czyli do chrztu Jezusa w Jordanie, czyli kiedy już Chrystus do Jana przychodzi, a także będziemy mieć w tym fragmencie kuszenie Jezusa na pustyni przez diabła, tak? Okej. Jeżeli chodzi o... No ja nie będę tego czytał, żeby nie... Dobra, przejdźmy w takim razie tak. Chrzest i kuszenie Jezusa. I to jest, są stosunkowo krótkie, ile tam jest, od 13, no kilka, 20 parę wersetów powiedzmy, tak? Ale znowu stosunkowo krótki fragment, ale ilość nawiązań znowu do historii Starego Testamentu to po prostu jest takie nagromadzenie, jakby wrzucenie do jednego woreczka najróżniejszych aluzji, najróżniejszych motywów, tematów. Więc mamy tutaj właśnie przede wszystkim nawiązania znowu do Eksodusu, tak? Mamy przejście przez wodę, mamy Jordan, Jezus przychodzi, przechodzi przez wody Jordanu, więc to jest taka aluzja właśnie do przejścia przez wodę za czasów Eksodusu. Mamy głos z nieba, kiedy do Izraela Bóg wprost mówił właśnie głosem słyszalnym, tak? Mamy ideę pustyni, że to się dzieje na pustyni. Jezus też po chrzcie, gdzie idzie? Na pustynię, na 40 dni postu, co przypomina 40 lat wędrówki Izraelitów przez pustynię. Mamy też próby kuszenia, które jakbyśmy tak znowu zestawili z historią Eksodusu, to są bardzo podobne próby, przez które przechodzili Izraelici. Tak? Kwestia braku jedzenia, tak? Narzekanie, że nie mają i Bóg im tam zsyła mannę. Jezus jest skuszony, żeby sobie przemienił kamienie w chleb. Później mamy kwestię, że mogli umrzeć od pragnienia, tak? Że nie mieli wody i też narzekali na Boga, żeby im tam zesłał wodę. A Jezus, więc wystawiają go tam też de facto na próbę. A Jezus mówi, że on nie będzie wystawiał Boga na próbę, ale będzie miał do niego zaufanie. Tak? No i mamy trzecie kuszenie, gdzie szatan domaga się wyrazu czci poprzez pokłon, natomiast Izraelici pokłonili się złotemu cielcowi na pustyni, więc to też znana historia. Ale jeżeli byśmy tak popatrzeli jeszcze szerzej, to tak naprawdę moglibyśmy zobaczyć, że w Starym Testamencie mamy najróżniejszych bohaterów, najróżniejsze postacie, które Bóg powołuje. Abraham, Adam, Mojżesz. Się okazuje, że każdy z nich ma jest ukazany jako, że przynajmniej raz gdzieś odchodzi z tej drogi wyznaczonej przez Boga i ulega jakiejś próbie, jakiemuś właśnie kuszeniu. Tak? Mamy Dawida, no idealny król, no ale co z tą Batrzebą, nie? Spojrzał i poszedł zupełnie taką drogą, której Bóg mu nie wyznaczył.
mamy Mojżesza, który gdzieś tam się w pewnym momencie na Boga, czy może nie tyle na Boga, ale na Izraelitów zdenerwował i znowu poczynił coś, tam uderzył z tą laską. I to z powodu tego wykazał jakby nieposłuszeństwo Bogu, nie poszedł tą drogą, którą powinien pójść i nie wszedł do ziemi obiecanej. Tak? Mamy Abrahama, który miał być w ziemi, której Bóg mu wyznaczył, a on w zasadzie w okresie głodu ucieka do Egiptu i gdzieś musi jeszcze kłamać, żeby nie stracić swojego życia. Więc jakby jest tyle pozytywnych postaci w Starym Testamencie, ale każda z nich na dobrą sprawę ulega w jakimś momencie swojego powołania, swojej służby, swojej misji, jakiemuś właśnie pokuszeniu. I zwykle doświadcza z tego powodu kary, ale też Boży plan w jakimś sensie nie realizuje się w taki albo od razu, albo w takim stopniu, jak powinien. Natomiast Jezus jako jedyny i jako pierwszy. Może i Józef w Egipcie. Daniel. Może faktycznie. Ale to nie jest opisany upadek, a nie znaczy, że go nie było, nie? No. Natomiast mamy ogólnie raczej ukazanych bohaterów biblijnych nie jako kryształowych, tylko każdy miał jakąś swoją właśnie potencjalną słabość. Tak? Natomiast Jezus jako pierwszy przechodzi przez te próby kuszenia w sposób zwycięski, całkowity. I mamy tu też miejsce. To się wszystko w zasadzie dzieje w Jordanie, tak? Jeszcze nawiązując do kwestii Eksodusu. Więc jakby miejsce wejścia do ziemi obiecanej. Czyli to też jest jakaś taka pewna sugestia, że w Chrystusie teraz wypełniają się obietnice Boże. Też mamy idee nawiązujące do stworzenia, tak? Mamy wodę, mamy jakiegoś ducha zstępującego z nieba, co ewidentnie jakby jest takim echem, tak? Echem do opisu stworzenia, gdzie Duch Boży unosił się nad wodami, ale też mamy kuszenie właśnie przez diabła, co ewidentnie do Adama się odnosi, tak? Nigdzie indziej nie słyszymy, żeby jakby personalnie diabeł kogoś kusił, no, prawdzie tam przez węża, ale... Słucham? Dawida. Skusił, aby kusił Izraela. Tak, zgadza się. Jest. W Księdze Królewskiej zgadza się. Mhm. Dobrze. Chyba Księga Kronik, przepraszam. Więc mamy obrazy nowego początku tutaj, tak? Jakiś śmierć, grzech, idea pewnego miejsca, które nie jest zdatne do życia, więc jest idea śmierci, chaosu, grzechu, więc Jezus jakby przychodzi do grzesznego świata, Bóg stwarza świat z miejsca chaosu, bezładu i tak dalej, więc jakby miejscem początkowym jest właśnie chaos, nie? Ale później z wody, w każdym z tych jakby obrazów nowego stworzenia, czyli jak potop był, czy Eksodus, czyli wyjście, pojawiają się te same jakby idee, tak? Właśnie z miejsca śmierci, grzechu, przez wodę, z obecnością Ducha Świętego, czy Bożego Ruach, i tam nawet ten obraz ptaka się pojawia, zaraz może to wyjaśnię jeszcze. Przy stworzeniu mamy Ducha Świętego, który się unosi nad powierzchnią wód i jest powiedziane, że Bóg, przepraszam, Duch się unosił. I tam jest użyte słowo hebrajskie merachefet, które używano w stosunku do ptaka unoszącego się nad gniazdem przed wykluciem piskon, przed powstaniem życia. Nie? Więc obraz ptaka się pojawia de facto przy stworzeniu, czy aluzja do ptaka. Potop, mamy oczywiście grzech, który zostaje zatopiony, tak? Bezład, chaos Starego Świata przez wodę. Ale mamy później powiedziane, że powiał Boży wiatr, że Bóg zesłał wiatr, który odsłonił suchy ląd. Nie? No i mamy też obraz tego ptaka, który Noe wypuszcza, tak, nad tymi wodami potopu. Później mamy Eksodus, czyli znowu z miejsca śmierci, chaosu, czyli Egiptu, przez wodę,
Morze Czerwone. Ale znowu jest powiedziane, że Bóg zesłał wiatr. Ruach, tak? Więc ewidentnie to jest użycie jakby tego samego języka przy momentach, które są jakby takim nowym początkiem. Nowym, de facto nowym stworzeniem. Jakbyśmy sobie zestawili Exodus i zobaczyli, jakimi operuje w opisie autor słowami właśnie mówiąc o Exodusie, to się okazuje, że operuje dokładnie nawiązując do stworzenia, tak, że Bóg ich oddziela, tak jak Bóg oddzielał pewne rzeczy na początku, Bóg ich w jakimś sensie napełnił życiem, tak, nowym życiem, tak jak Bóg napełniał życiem poszczególne sfery, ale zmierzali gdzie? Do ziemi obiecanej, które było określone jako odpocznienie. Więc zmierzają do jakiegoś takiego miejsca odpocznienia w czasie Exodusu i ostatecznie do niego dochodzą. I Bóg jest określony jako ten, który unosił się nad nimi, który ich powołał właśnie z miejsca śmierci. Tam jest dokładnie to samo słowo użyte, jak jest powiedziane przy stworzeniu, że a ziemia była pustkowiem i chaosem, to że Bóg znalazł ich właśnie w takim miejscu i wyprowadził ich stamtąd przez morze, unosił się nad nimi niczym ptak, więc tam jest użyte właściwie dokładnie to samo, te same obrazy, te same idee, jakie były właśnie przy opisie stworzenia. Więc niejako Exodus, najpierw potop, ale również Exodus były takim nowym stworzeniem, o czym mówiłem ostatnim razem. Natomiast w Chrystusie mamy jakby taką, przez opis tego chrztu, tego ducha unoszącego się nad wodami, wstępującymi na Jezusa, Jezusa przechodzącego przez wodę, no, mamy właśnie tą ideę, że przyszedł pewien nowy początek w Chrystusie. Mamy też głos z nieba, który niewiele mamy tego głosu z nieba w Ewangelii Mateusza, w zasadzie dwukrotnie się pojawia i mówi bardzo podobne słowa, natomiast w tym miejscu mamy takie stwierdzenie: o, ten jest moim synem umiłowanym, w którym znalazłem upodobanie. Więc toczy się jakby też dyskusja, do jakich fragmentów Starego Testamentu się tutaj Bóg mógł odnosić, mówiąc takie słowa. Więc mógł mówić o tym zapowiadanym synie Dawida, który miał być właśnie synem, nazwany synem Boga. Też sam drugi też jakby podejmuje tą kwestię. Ale też być może chodzi o że ma być niczym Izaak, tak? Że pierwszy raz w ogóle idea miłości, umiłowania, że ktoś kogoś miłuje, znajduje się w Księdze Rodzaju 22:2, gdzie jest powiedziane: weź syna swego jedynego, Izaaka, którego miłujesz. I to było w kontekście: teraz złóż go w ofierze. A wiemy, co się oczywiście wydarzy w Ewangelii Mateusza, że Bóg właśnie zsyła swojego syna po to, żeby umarł za grzeszników, został umarł jako ofiara. Ale być może tutaj jest też aluzja do sługi pańskiego. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza, więc ktoś, kogo Bóg umiłował właśnie. Nie? Wszystko razem. W zasadzie wszystko razem, nie? Ale popatrzcie, jak poprzez jedno proste stwierdzenie, które słychać z nieba, jak ono bogate jest w pewne znaczenie, tak? Znaczenia, do czego ono się może odnosić, nie? I w zasadzie wszystko jest prawdą, nie? To nie jest tak, że musimy sobie wybrać. Tak naprawdę wszystko, do wszystkiego tego może się to odnosić, nie? W krótkim, prostym, Bożym stwierdzeniu: ten jest moim synem umiłowanym, w którym znalazłem upodobanie. W nim wypełniają się te wszystkie rzeczy, które... do których ten fragment się może odnosić. Będzie jego słuchajcie. Ale to tak, to też będzie w kontekście pewnym, o którym będziemy mówić. Dobra. Wstąpienie Ducha Świętego, tak? My rozumiemy, że określenie Chrystus, czyli hebrajskie Maszija, Mesjasz, oznacza namaszczone. I w Starym Testamencie oznaczało najczęściej królów albo kapłanów, którzy byli na początek swojej służby namaszczani olejkiem. Ale Izrael rozumiał, że ten Mesjasz... Proroków. Proroków, tak, dokładnie, proroków. Ten Mesjasz będzie
namaszczone jeszcze w sposób w większym stopniu. Oczywiście oni tamci najczęściej też byli jakoś tam, że Duch wstąpił na nich, ale ten Mesjasz miał w sposób szczególny właśnie być namaszczony Duchem Świętym. Więc mamy właśnie o tym synu Dawida, który z pnia Izajego przyjdzie i spocznie na nim Duch Pana. Więc ten opis Ducha zstępującego na Jezusa właśnie pokazuje, że w sposób szczególny ten Jezus zostaje dotknięty przez Ducha Świętego. Na nim spoczywa właśnie Duch Pana. Więc w Księdze Izajasza dotyczy to zarówno syna Dawida, czyli króla, ale również sługi pańskiego. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza, natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Tak? To czytaliśmy ostatnio. A także fragment z Izajasza 61:1. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował Bogim dobrą nowinę. I Jezus to później cytuje oczywiście do siebie w synagodze w Nazarecie, więc to jest dosyć taka ciekawa rzecz. Pierwsza rzecz, ten obraz Ducha wstępującego na Jezusa jest takim właśnie potwierdzeniem, to jest właśnie ten namaszczony, ten, na którego wstępuje w sposób szczególnie Duch Święty, zapowiadany przez proroków, ale prorocy zapowiadali zarówno tego namaszczonego jako króla, ale jednocześnie zapowiadali pewnego sługę pańskiego, który jest opisany jako cierpiący, jako umierający. Więc w Księdze Izajasza nawet właśnie to widać, że jakbyśmy zaczęli czytać opisy króla i opisy sługi, to się okazuje, że wiele tych elementów między nimi są spójnymi. Żydzi się zastanawiali, jaki będzie ten Mesjasz i wielu doszło do przekonania, że będzie jakiś dwóch Mesjaszów. Tak, dwóch namaszczonych przez Ducha, ale właśnie Ewangelista Mateusz będzie właśnie nam mówił o jednym, o królu, co bardzo mocno już zarysował nam, tak, że nowy Dawid, nowy król, ten pasterz nad Izraelem, ale w dalszych częściach księgi będzie pokazywał nam Jezusa jako cierpiącego sługę, który przychodzi, aby umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale tak naprawdę za wszystkich ludzi. Więc wracając do naszego fragmentu, jak mielibyśmy go znowu sobie rozpisać na jakieś takie strukturę, to mamy dwa takie wersety wprowadzające, że Jezus gdzieś przyszedł, albo kierunek. Tak? Wówczas Jezus przybył z Galilei nad Jordan. I drugie takie stwierdzenie, następnie Jezus został poprowadzony przez Ducha na pustkowie. I to jest taka ciekawa zmiana. Najpierw Jezus przybył, a później, jak już Duch Święty na Niego stąpił, że Duch Święty go poprowadził na pustkowie, więc jakby pokazanie, że od tego momentu Jezus jest prowadzony przez właśnie Ducha Świętego w swojej służbie, a Duch Święty najpierw go wyprowadza ku pustyni, aby był kuszony przez diabła. Mamy tutaj pewne zbieżne idee między właśnie chrztem a kuszeniem. Tak? Mamy cel, dla którego przyszedł do nad Jordan, aby się ochrzcić, dać się ochrzcić przez Jana, a tutaj, aby go poddać próbie, tak, przez diabła. Jezus mówi, że dane mu jest wypełnić wszelką sprawiedliwość, tak, poprzez przyjęcie chrztu. Natomiast tutaj de facto wypełnia sprawiedliwość, nie odstępując właśnie od tej drogi, którą wyznacza mu Bóg, ale wypełnia właśnie wolę Bożą, przytaczając jednocześnie jeszcze Pisma, tak? Czyli de facto wypełnia sprawiedliwość, o której mówiło Pismo. No i mamy też, że jest to świadectwo Ojca, tak? Ten jest mój Synem umiłowanym, natomiast Jezus będący poddawany próbie przez diabła, to Jego synostwo de facto jest gdzieś tam podważane, albo przynajmniej zrób coś, żebyś udowodnił, że jesteś właśnie tym Synem Boga. Nie? Więc widzimy, że scena chrztu i scena kuszenia, one się wzajemnie jakoś dopełniają, tak? Rozmawiają ze sobą. I teraz jakbyśmy mieli sobie zobaczyć głębiej troszeczkę, jak to wygląda. Więc mamy jakby takie trzy elementy, A, B i A1. Więc ten element A to jest moment, w którym Jezus przychodzi do Jana, aby go
prosić, aby zostać przez niego ochrzczonym. A Jan mówi, to ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, bo więc domyślę, ty jesteś kimś większym ode mnie i to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Nie? W środku, czyli w tym elemencie jakby akcentowanym, Jezus mu odpowiedział, ustąp, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. I to stwierdzenie, godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość w ramach tej sceny chrztu, jest właśnie tym elementem najbardziej uwypuklonym, najbardziej akcentowanym. Jezus właśnie tu podkreśla, że On wypełnia wszelką sprawiedliwość, ale stanowi tu niejako pewien przykład dla nas, znaczy dla innych w wypełnieniu właśnie tej sprawiedliwości. Natomiast element A1 już pokazuje właśnie moment, w którym zostaje ochrzczony i właśnie pokazany, czy zostaje jakby przez samego Ojca uwiarygodniony przez to otwarte niebiosa, głos z nieba i Ducha Świętego wstępującego z nieba, tak? Czyli jakby mamy ukazane, dlaczego Jan uznawał Jezusa jako tego, od którego miał przyjąć chrzest, ponieważ uznawał go za kogoś większego. I tu właśnie wiemy dlaczego, ponieważ on jest kimś wyjątkowym, nie jest jakimś jednym z wielu tych, którzy przychodzili do chrztu, tylko właśnie jest tym Mesjaszem, Synem Ojca, który przyszedł w środku wypełnić właśnie wszelką sprawiedliwość. No i mamy tutaj scenę kuszenia. W samym środku mamy kuszenie diabła, czyli i odpowiedź Jezusa. I wszystko to się skupia de facto na odpowiedzi Jezusa, tak? Że odpowiedział mu napisano, czyli przytoczenie prawa, przytoczenie fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa. Więc Jezus nie poddaje się kuszeniu diabła, nie poddaje się jego słowom, ale jakby wypełnia wolę Boga zawartą w pismach. Nie? Więc ta idea, która tutaj zostaje podkreślona w tych elementach, co Jezus robi, czyli nie czyni dla siebie, nie bierze tego, co szatan mu oferuje, ale idzie po linii wyznaczonej przez Boga w pismach, tak? Więc jakby te elementy akcentowane w ramach kuszenia, jak i tego, co mamy w opisie chrztu, no mamy te idee właściwie zbieżne, tak? Chrystus, który wypełnia Bożą wolę, Chrystus, który wypełnia sprawiedliwość Bożą, idzie drogą pańską, ten, który wypełnia prawo de facto. Nie? Więc poprzez akt chrztu Jezus utożsamia się z grzesznikami, a zarazem daje dla innych przykład właściwego postępowania. Chrystus ukazany jest jako ten, który wypełnia wszelką sprawiedliwość, wypełnia Bożą wolę. Chrystus jest inny od tych, którzy byli wcześniej, czyli to, co powiedzieliśmy sobie o tych innych bohaterach Starego Testamentu, ale on jest wyjątkowy, ponieważ nie ulega pokusie, co stanowi właśnie gwarancję tego, że Boży plan się zrealizuje. Jego działania nie są ukierunkowane na niego, ale na Boga, tak? Więc pojawia się tu jakby idea zaparcia się siebie, tak? Nie wiem, ilu z was na przykład, bo Jezus jest tutaj w trakcie postu, ilu was podejmowało post i się okazało, że pierwszy dzień już przynosił takie próby i wszystko nam mówiło, ulżyj sobie, zjedz, tak? Więc musimy zawsze popatrzeć dalej, że zaspokoję mój głód tu i teraz, ale tak naprawdę, jeżeli zjem, ale tak naprawdę podejmując post, robię coś zdecydowanie ważniejszego dla mnie. Chcę przybliżyć się do Boga, tak? I zawsze to będzie związane właśnie z zaparciem się siebie. Jakbyśmy popatrzyli w ogóle na te pokusy, którym Jezus ulega, no to w zasadzie Jezus jako ten nowy król jest zupełnie inny od tych królów, którzy byli wcześniej, tak? Jezus ma oddać pokłon diabłu, tak? A ilu królów oddało, czy popadło na przykład w bałwochwalstwo, nie? Więc Jezus właśnie jako ten, który jest wierny Bogu, nie? Który właśnie może prowadzić Boży lud do tego prawdziwego monoteizmu, czyli nie odchodzenia na jakieś
drogi bożków i tak dalej. On jest tym, który nie przyjmuje też bogactwa. Tak? W ogóle idea bogactwa, kwestii materialnych będzie jednym z takich tematów, które będą się pojawiały w kwestii nauczania. Tak? Będziemy mieć już w kazaniu na górze następnym razem o kwestii naszego podejścia do na przykład do bogactw. Tak? Właściwego spojrzenia na te kwestie materialne. Więc jakby to, co Chrystus tutaj doświadcza, właśnie tych pokuszeń w różnych sferach, on później będzie nauczał swych uczniów, jak w określonych sferach, co to znaczy zapierać się samego siebie w różnych sferach życia i w różnych aspektach, tak? I jednocześnie w nastawieniu na służbę Bogu, czyli nie służeniu sobie, zaparciu się sobie, a służeniu Bogu. Dobra, to mamy, jeżeli chodzi o tą sekwencję A2, jakby pokazane te najważniejsze rzeczy, że motyw, czyli znowu jakby pokazanie, wypełnia się czas, przychodzi czas nowego Eksodusu, nowego stworzenia, a Chrystus jest tym, który wypełnia właśnie wolę Bożą, wypełnia wszelką sprawiedliwość i on jest właśnie gwarancją tego, że Boża wola się wypełni. Jeżeli mielibyśmy znowu porównać sobie tą sekwencję A1, czyli tą Księgę Narodzin, którą dzisiaj tak sobie dłużej omawialiśmy, z sekwencją A2, czyli z chrztem i kuszeniem, to znowu moglibyśmy tutaj pokazać wiele różnych idei zbieżnych ze sobą. Ziemska tożsamość Jezusa zostaje już w pierwszych słowach Ewangelii nakreślona, że to jest syn Dawida, syn Abrahama, a po tej stronie sekwencji A2 mamy, to jest mój syn, syn umiłowany, czyli ukazany jest nie tylko jako syn ludzi, ale syn samego Boga. Tak? Mamy już w sekwencji A1 idea synostwa Bożego, że z Egiptu wezwałem mojego syna, a tutaj Bóg mówi już bezpośrednio o Jezusie, że oto jest mój syn umiłowany. Poczęcie z Ducha Świętego, czyli jakby szczególna relacja z Duchem Świętym. Tam poczęcie, tutaj stąpienie Ducha Świętego jako gołębicy na Jezusa. Zwiastowanie narodzin Jezusa i prowadzenie Jezusa przez anioła, a tu z kolei usługiwanie, czyli usługiwanie aniołów, więc w jednym i w drugim fragmencie się aniołowie pojawiają, co nie jest częste w Ewangelii Mateusza, bo pojawia się tylko w sekcji A w tych dwóch miejscach i dopiero pod koniec Ewangelii. Mamy znak towarzyszący narodzinom, czyli gwiazda na wschodzie, a tu mamy znak towarzyszący chrztowi, taki ponadnaturalny, głos z nieba i Duch Święty pod postacią gołębicy. Mamy bardzo liczne w jednym i drugim fragmencie nawiązania właśnie do Eksodusu. Mamy próbę, czy zagrożenie misji, tak? Z jednej strony mamy próbę zgładzenia Jezusa, a tutaj mamy próbę skuszenia Jezusa, żeby zszedł właśnie z tej drogi zamierzonej przez Boga. Mamy wypełnienie się czasu, a tutaj mamy wypełnienie wszelkie i wypełnienie też się pism, a tutaj mamy wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości, wypełnienie prawa. Też silne ukazanie związku między Mesjaszem a ludem Izraela, więc mówiliśmy sobie, że nawet tam cytaty, które się odnosiły do Izraela, zostały zacytowane do Mesjasza, więc on niejako został utożsamiony z Izraelem. Natomiast tutaj mamy Jezusa przyjmującego chrzest wraz z innymi, czyli on jakby przez ten akt utożsamia się z grzesznikami, tak? I mówi o wspólnym wypełnieniu sprawiedliwości razem, on wraz z innymi. Tak? Z tym, że o ile w sekwencji A1 mieliśmy Chrystusa ukazanego raczej z pozycji władcy, jako tego, który właśnie przychodzi jako nowonarodzony król żydowski, jako tego, który będzie władał nad Izraelem, to z kolei tutaj wchodzimy już w taki obraz Jezusa jako tego, który uniża siebie, który zapiera się siebie, który ma postawy właśnie tej uniżenia i służby, czyli pewne takie idee dopełniające się w zasadzie ostatecznie, bo nam się wydaje, że władza i uniżenie to są jakby dwie przeciwstawne, ale właśnie Chrystus będzie pokazywał, że to nie są rzeczy przeciwstawne, że kto chce właśnie być pierwszym, tak, niech będzie sługą wszystkich i tak dalej, ale te zestawienie. Jezus władca, ale też Jezus sługa. Jezus ten, który się uniża. No i
Przechodzimy teraz już do ostatniego elementu, czyli sekwencji B2, zwiastowania Jezusa w Galilei, czyli głoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym oraz powołaniu pierwszych uczniów. Ten fragment możemy podzielić na takie trzy mniejsze. On najczęściej jest w ramach naszych Biblii właśnie podzielony na takie trzy mniejsze fragmenty. Pierwszy stanowi takie, można powiedzieć, informacje o tym, że Jezus przybywa do Galilei po uwięzieniu Jana Chrzciciela, kiedy Jan trafia do więzienia. No i że w ramach tego właśnie, że się osiedla w Kafarnaum, wypełnia się znowu słowo powiedziane przez Izajasza. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska za Jordanię, Galileja pogan. Lud siedzący w ciemności zobaczył wielkie światło, a siedzący w krainie i cieniu śmierci światło im wzeszło. No i później, że mamy też informację, że Jezus głosił w zasadzie coś, co już chyba słyszeliśmy dzisiaj. Opamiętajcie się, bo zbliżyło się Królestwo Niebios. Więc to jest jakby ten pierwszy element, o tym mówię. Jezus przychodzący do Galilei. Natomiast element ostatni z kolei jest takim sumarium, takim podsumowaniem właśnie jego działalności w Galilei, że nauczał w synagogach, głosił właśnie o Ewangelii o Królestwie, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie wśród ludu. No i przychodzili do niego ze wszystkich stron, więc tam jest mowa, że on przychodzi do, przynosi w jakimś sensie światło ludowi pogrążonemu w mroku. Natomiast tutaj jest mowa, że przychodzą do niego ludzie i doświadczają pewnego wyzwolenia z ich chorób, tak? z bólu i chorób, a także dręczenia przez demony. Więc niejako ta ciemność, która tam jest określona, że siedzą w jakiejś krainie mroku, krainie śmierci, zostaje tutaj dopowiedzona. Choroby, opresja demoniczna, ciemność z czynem się jeszcze kojarzy w Biblii. Grzech i tak dalej, nie? Więc tutaj też mamy informację geograficzną, że gdzie przybył, a tutaj, że przybywają de facto z tych wszystkich okolic do niego. Natomiast w samym centrum mamy powołanie pierwszych uczniów. To jeszcze takie wyszczególnione struktury właśnie tych dwóch elementów. I one w zasadzie oba się skupiają na właśnie tym zwiastowaniu Królestwa, czy Ewangelii o Królestwie. Opamiętajcie się, bo zbliżyło się Królestwo Niebios, a tutaj, że nauczał w ich synagogach i głosił Ewangelię Królestwa. Więc mamy tam zarysowaną taką ideę, że nadeszła światłość. Chrystus przyszedł, wypełniło się proroctwo o nadejściu światłości. Ciemność w Starym Testamencie właśnie stanowiła pewien symbol moralnego i duchowego upadku. To, że jak ktoś pozostawał w mroku, to znaczy, że ktoś pozostawał właśnie w swoich grzechach, pozostawał w swojej niemoralności, w oddaleniu od Boga. A Mesjasz jest właśnie tym, który przynosi światło i usuwa ciemność. Więc światłość stanowi symbol takiej, można powiedzieć, zbawczej obecności Boga, jeżeli chodzi o ideę też w Starym Testamencie. Kontekst cytatu z Księgi Izajasza, ponieważ zostaje zacytowany w tym pierwszym fragmencie właśnie Księga Izajasza 9.1, wskazuje jednocześnie właśnie w swym kontekście na czasy nadejścia Mesjasza oraz odnowy Królestwa. Jakbyśmy czytali tam dalej, że przyszła światłość i tak dalej, i tak dalej. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. Więc przychodzi właśnie ten władca Izraela, który zasiądzie na tronie Dawida. I Pan Jezus w ramach, właśnie kiedy przychodzi jako ta światłość i zwiastuje nadejście Królestwa Bożego, ukazuje swoją władzę nad najróżniejszymi sferami, tak? Więc tutaj już mamy za ukazanie Chrystusa jako tego, który leczy wszelką niemoc, panuje nad demonami, tak, wypędza demony. Więc to była w zasadzie część zapowiedzi proroków właśnie tego obrazu nadejścia Królestwa Bożego, które przyjdzie wraz z Mesjaszem.
Natomiast w samym centrum mamy powołanie uczniów. Że informacja, że Jezus przechadzając się wzdłuż morza zobaczył pewnych ludzi i wezwał ich, aby poszli za nim. A oni w zasadzie bez... Słucham? I to natychmiast. Pozostawili swoje sieci i poszli za nim. I później druga seria. Poszedł stamtąd, zobaczył kolejnych, wezwał ich, powołał ich, a oni natychmiast ponownie pozostawili łódź oraz swego ojca i poszli za nim. Więc mamy tutaj fragment. Chciałbym, żebyście jeszcze raz zobaczyli do swoich kartek dzisiaj. Jesteśmy teraz w elemencie ostatnim. Elemencie najbardziej akcentowanym, czyli tam jest to nazwane zwiastowanie Pani Galilei. I ten fragment o powołaniu jest z kolei tym właśnie najbardziej fragmentem akcentowanym w ramach całej dzisiejszej naszej sekcji. Czyli mamy Jezusa powołującego ludzi, aby stali się Jego uczniami i mamy informację o tym, jaką postawę oni mieli. Tak? Poszli od razu za Nim. Pozostawili wszystko i poszli za Jezusem. I to jest najbardziej akcentowany fragment dzisiejszego dnia, w trakcie dzisiejszego naszego spotkania. To jest coś, na co w sposób szczególny stara się nam zwrócić uwagę autor. Więc zatem uczniowie w ogóle w całym tym fragmencie zostaje nakreślony pewien projekt, jakim się będzie zajmować właśnie Ewangelia Mateusza, mianowicie uczniostwo. Że Jezus to nie jest tylko ktoś, kto przyszedł coś zrobić, ale przyszedł też, aby wezwać innych do tego, aby poszli właśnie tą drogą, którą on kroczy. Tak? Czyli wzywa innych, aby stali się jego naśladowcami, jego uczniami. Sama ta kwestia, ta radykalna postawa też uczniów i całe to powołanie też przypomina troszeczkę sceny ze Starego Testamentu, ale to już nie będę może o tym tak dokładnie mówił. Natomiast pierwsi uczniowie właśnie Piotr, Andrzej, Jan, Jakub, czyli pierwsi uczniowie ukazani są jako pewien model prawdziwego ucznia, pozostawiającego wszystko i idącego za Chrystusem. I właśnie dalsza część Ewangelii rozwija temat, czym jest uczniostwo. Co to znaczy iść za Chrystusem, co to znaczy kroczyć Jego śladami, co to znaczy iść tą samą drogą, którą On idzie i na czym właśnie owo uczniostwo polega. Więc mamy dzisiejszą naszą sekcję pod kątem treści przerobioną, ale widzimy już, mam nadzieję, to, że właśnie autor stara się nam położyć ten swój akcent, tak? Czyli powiedzieliśmy sobie, że są miejsca akcentowane. W tamtym układzie miejscami akcentowanymi będzie sekwencja B1, sekwencja B2. Jeszcze tutaj przygotowałem takie zestawienie, dlaczego te fragmenty są ze sobą połączone. Myślę, że już to słyszymy po przeczytaniu, po omówieniu sobie tego, ale jeszcze zestawmy tutaj. Mamy informację o wystąpieniu Jana Chrzciciela, a później informację o jego uwięzieniu w drugim fragmencie. Mamy treść zwiastowania Jana. Upamiętajcie się, albowiem przybliżało się Królestwo Niebios. I dokładnie to samo zostaje powtórzone w tym fragmencie o zwiastowaniu Jezusa. Mamy opis ludzi przychodzących do Jana, a tu opis ludzi przychodzących do Jezusa. Mamy mowę o przygotowaniu drogi pańskiej na pustyni. I to jest w kontekście objawienia się, znaczy ten fragment cytowany jest w kontekście objawienia się właśnie Bożej chwały, Bożej światłości itd., itd. Natomiast jak Jezus przychodzi do Galilei, jest mowa o tym, że właśnie ta światłość przyszła i dla ludzi siedzących w mroku zajaśniało światłość. Jan zobaczył określonych ludzi, się okazało, że niezbyt dobre świadectwo o nich dał i raczej wskazał, że nie mają w swojej życiu, czy nie idą właściwą drogą, nie idą w takiej właściwej postawie. Natomiast Jezus zobaczył braci przy łodziach, a później
drugich braci, się okazało, że oni byli skłonni zostawić wszystko i pójść właściwą drogą, pójść za Chrystusem. Więc mamy krytykę z powodu braku owoców upamiętania skierowaną do faryzeuszy, ale tutaj mamy radykalną postawę pójścia za Chrystusem i ich natychmiastową odpowiedź. W akcentach tych fragmentów mamy Jana mówiącego o tym, że idzie za nim ktoś większy i wzywa do nawrócenia, czyli prostowania drogi pańskiej. Natomiast tutaj mamy powołanie do pójścia uczniów za Chrystusem, czyli do pójścia właśnie drogą. Więc akcenty, tak jak powiedziałem ostatnio, skupiają się na drodze, tak? W poszczególnych sekcjach. Wezwaniu do prostowania drogi, przygotowania drogi pańskiej i pójścia drogą, którą kroczy Chrystus. W tej sekcji akurat mamy takie akcenty. Więc mamy pierwszą warstwę, czyli w tej pierwszej warstwie mieliśmy tą księgę narodzin, czyli rodowód, opis okoliczności narodzin. W sekwencji A2 mieliśmy opis chrztu i opis kuszenia. I powiedzieliśmy sobie, że ilość po prostu nagromadzeń, aluzji do Starego Testamentu jakby pozwala nam odczytać te fragmenty, że w Chrystusie przyszedł nowy eksodus, nowe wyjście, przejście z niewoli do wolności. Tak? Natomiast to jest pewne tło, no bo co z tego, że przyszło, ale chodzi o nasz osobisty udział w tym. Nie? I właśnie ta druga warstwa de facto mówi, teraz wymagana jest odpowiedź z waszej strony. Więc jesteśmy właśnie w ramach tej warstwy wezwani do upamiętania, odwrócenia się od starego, ale zwróceniu się ku nowej drodze. I tą drogę właśnie ukazuje nam Chrystus na kartach tej Ewangelii. Więc wezwanie do upamiętania i pójścia za Chrystusem w obliczu nadejścia Królestwa Bożego. Więc tak jak powiedziałem, dzisiaj zobaczymy, że ewangelista na ten aspekt praktyczny stawia nam akcent, tak? Stawia nam nacisk. Odpowiedzcie właśnie swoją postawą na to, że Boże Królestwo przyszło i miejcie udział właśnie w tym nowym eksodusie poprzez upamiętanie i pójście za Mesjaszem. Więc wydaje mi się, że to ostatecznie już po przeanalizowaniu tego dzisiejszej sekcji, to dobrze ten schemat, który pokazałem wam ostatnio, jakby już może bardziej rozumiecie, o co mi tutaj chodziło. Także Bóg od samego początku pragnie odnowy, pragnie miejsca, w którym człowiek będzie służył Jemu, będą w tej bliskiej relacji Bóg-człowiek, ale człowiek za każdym razem z powodu swoich upadków, swoich grzechów właśnie oddalał się i przechodził do tego, czy wracał do tego miejsca chaosu, miejsca grzechu, miejsca nieprawości, ale w Chrystusie dokonuje się pewien ostateczny nowy eksodus, nowe stworzenie, przychodzi Boże Królestwo, a my jesteśmy po prostu wezwani do tego, aby wejść na drogę, aby przejść od tego starego królestwa przeciwnego Bogu, miejsca grzechu i tak dalej, ku Królestwu Bożemu, podążaniu właśnie za Chrystusem. Więc sekcja A jest już za nami. Następnym razem będziemy omawiać sobie, co też jest dla mnie wyzwaniem, kazanie na górze. To będzie plan na nasze kolejne spotkanie. Tym razem 3 rozdziały, ale tak niesamowicie z kolei treściwe w przesłanie, nauczanie, że tak jak mówię, dla mnie będzie to ogromne wyzwanie, ale też pewnie dla was, żeby to przyswoić. Ale na pewno was bardzo gorąco zachęcam, żeby się pojawić tutaj. Kolejna data. Krzysiu. Listopada zapraszamy na kolejną część Doberej, tym razem właśnie na kazanie na górze. Z mojej strony to wszystko. Życzę wam miłego dnia, reszty dzisiejszego dnia i mam nadzieję, że do zobaczenia.